Dzisiaj w Ewangelii mamy bardzo jasną odpowiedź, dlaczego Pan Bóg nie wymierza od razu sprawiedliwości. Mówimy, takie rzeczy zrobił, powinien zostać natychmiast ukarany. Otóż, po pierwsze, Pan Bóg daje szansę grzesznikowi, nie chce, żeby zginął w grzechu, ale żeby się poprawił, ale po drugie, Pan Bóg również czeka na zaowocowanie dobrego ziarna w sercu danego człowieka. Bo Pan Bóg sieje to ziarno, ono wzrasta powoli. Czasami wydarzy się zło, czasami kąkol wyrośnie i Pan Bóg daje szansę człowiekowi, żeby sam zrobił porządki w swoim sercu. Jeżeli tego nie zrobi, prędzej czy później sprawiedliwość zostanie wymierzona. Stars align.